Czy potrafisz mieć wywalone na to, co ludzie o tobie myślą? Czy jako menadżer, czy jako dyrektor, potrafisz nie przejmować się tym, czy jesteś popularny, czy niepopularny? Ja myślę, że większość z nas odpowie, nie, to jest nienaturalne. To jest nieludzkie. Przecież zawsze zależy nam na tym, żeby nas ludzie lubili. Dobrze się czujemy ze sobą, jeżeli inni nas lubią. To jest prawda. To jest prawda? I nie chcę tutaj powiedzieć, że każdy dyrektor, menadżer ma być zimnym draniem, natomiast warto pamiętać o tym, że gdy przyjąłem awans na kierownika, na dyrektora, to jestem rozliczany z tego, na ile będę dowoził zadania. Mam motywować ludzi, mam być dobry dla ludzi, ale mam być bezwzględny wobec wymagań. Mówię o tym, bo ostatnio miałem kilka spotkań z awansowanymi dyrektorami, menadżerami i często. U tych osób, które wyrosły z zespołu, gdzie był to awans wewnętrzny, często pojawił się ten wątek, no ale jak ja zacznę być taki wymagający, to jak ci ludzie na mnie będą patrzeć? Czy ja nie stracę popularności? Być może stracisz, być może nie stracisz, ale jeżeli Twoje poczucie skuteczności szefa będzie uzależnione od tego, czy będziesz popularny, to to jest początek Twojego końca. Także. Bądźmy uczciwi, bądźmy porządni, przestrzegajmy zasad biznesowych, ale pamiętajmy, że jako szefowie jesteśmy rozliczani ze skuteczności działania, a nie z popularności. To nie chodzi o to, żeby mieć 5 na 5 gwiazdek i uśmieszków o zadowoleniu pracowników, tylko chodzi o to, żeby stworzyć bezpieczne i zdrowe warunki pracy, żeby ludzie wiedzieli co robić, jak robić i żeby czuli się zarządzani w sposób sprawiedliwy i skuteczny.